No to rozpoczynamy oczywiście kolejny dzień rozgrywek turnieju World TV European League. Niektórzy teraz się zdziwią, że ale jak to? Przecież Christianer jest w szkole. Otóż ten pojedynek został zagrany wcześniej, nie wiem czy wczoraj czy przedwczoraj, ale dzisiaj dopiero wszyscy go zobaczą, bo Christianer właśnie jest w szkole. Ale tak, dokonał teleportacji. W dolnym lewym rogu Mateusz Gerald Budziak z teamu Sidestorm Gaming, a tutaj mamy oczywiście Christianera, Christian Szczęsny z teamu Blazer. Zobaczymy, jak mu tutaj poszło na Geralta. Czy to była jedna mapa, czy dwie mapy, tego nie wiemy. Pylon oczywiście zbudowany w naturalu. I przekonamy się zaraz, jakie rozwiązanie będzie mieć Geralt na szybką ekspansję Christianera. Christianer też widzimy, że lubi to otwarcie mimo wszystko, ale jak tak na lanie mówił, to miał takie teorie, że to otwarcie jest jakieś takie potężne, za silne wręcz. Wow, Geralt stracił probę na początku, no to się nie zdarza praktycznie. No dobrze, dobrze, dobrze. Mega rzadka sytuacja, bo Geralt by tutaj chciał jeszcze wielokrotnie chyba blokować i zatrzymywać tę ekspansję. To rzadka rzecz. Tak, tak, do Nercia koniecznie wyślij jeszcze raz, bo ja nawet też Arturowi pisałem, żeby wziął udział w tych kwalifikacjach. Nie wiem, czy będzie mógł, czy coś tam też ma, no, konflikt terminów, ale jak najbardziej do kwalifikacji spamuj mu, może weźmie udział. Tak jest, Kalazor 6-0 w grupie. Jedna proba zniszczona. No i teraz będzie proba numer dwa. W sumie też interesujące, że Geralt uznał w takim scenariuszu, że jeżeli stracił pierwszego zwiadowcę, tą pierwszą probę blokującą Nexus, to jeszcze wysłał drugą probkę tutaj. To też jest już takie, no oczywiście, następstwo tego pierwszego, można to powiedzieć, błędu, bo proby tak wcześnie tracić nie należy i nie powinno się. Stargate Geralta oczywiście już w budowie, zaraz będzie Oracle. No a jak tam Christianer i jego zwiad? Otóż, no tylko dotąd właśnie dojechał, gdzie widzieliśmy przed chwilą zwiad Christianera, także on nawet nie wie, czy jest Nexus, czy nie ma. Chociaż po samym momencie zobaczenia dwóch Stalkerów jednocześnie już powinien co nieco wiedzieć. O, mała bitwa między Stalkerami. Christianer to też tak tutaj jest trochę opóźniany, tak jakby. O, na chwilę się trochę zawahał. Geralt nie wie już, czy iść do przeciwnika, czy recall, a jednak recall. Czyli powraca do siebie. Oracle wyleciała na kontrę, no i teraz trzeba się bronić. Jest też bateria na rampie na wszelki wypadek, no bo dwa Stalkery i Zelota wygrywają z dwoma Stalkerami. Chyba, że coś by bardzo źle tutaj zrobił Christianer. No i kilka probek, ciekawe jak dużo uda się ich zniszczyć. O, jaki ten probe drill tak zwany. Niby nie. O, tu jakby zdążył. O, jakby trochę szybciej aktywował to Oracle, to by była jedna, dwie, może nawet trzy proby więcej, no pewnie dwie. Ale i tak idzie nieźle. Zauważmy też, że Oracle zadaje minimalne większe obrażenia niż te 20, dlatego bateria nie chroni w 100% probek, ale w bardzo dużym stopniu. No ale jednak co? O, wow, okej, okay, 7. 8. 9? O, kochany! No wbił gwoździa. Pięknie. No to jednak ta Oracle to była wybawieniem dla Mateusza, bo wyobraźmy sobie, żeby Christianer nie stracił tych 9 probek i miałby już ich z 36, no to byłaby katastrofa ekonomiczna dla Geralta. No i wiadomo, uciekają Stalkery, a tutaj kolejna Oracle próbuje zrobić szkody. No i przy dwóch Stalkerach coś tam może jednak zrobić. O, i do pierwszej bazy ponownie wlatuje Geralt. No ale to jest super bateria, więc ciężko będzie kontynuować akcję, ale też można by tak jak tą poprzednią trochę pomęczyć. Jeszcze jedna? Też takie to... No to jest już bardzo nietypowe. Te trzech Oracle nie widzimy w PvP praktycznie nigdy. Tu dwie, tu jedna. A tak cztery Oracle może zrobić? Tylko potem się zaczyna... O, już teraz przelatuje Geralt ponownie. A jakby tak może zrobić... Jakby zsynchronizował wlot tej Oracle z tą drugą i jakby jednocześnie zaczęły bić proby, to było interesujące. A tu jeszcze jedna, ale go... Tutaj zaskoczył pewnie Geralt, no. To już jest 18 probek. No wiadomo, Oracle też są dużym wydatkiem, ale całkiem ciekawa kombinacja. Takiej kombinacji w sumie nawet nigdy nie widziałem w PvP, ale to są, no wydaje się, detale, ale bardzo mocno przekładające się na rezultat. Trzecią bazę buduje Christianer. No ładnie go pokąsał. Jeszcze raz. Czemu nie? No, troszkę niefartownie Geralt kliknął w tę probę, która już zaczęła wracać w kierunku Nexusa, więc wyszła z zasięgu
Oracle i uciekła. No i zaczyna się. Właściwie minusem taktyki Geralta jest to, że oczywiście nie ma tak dużo stalkerów, bo tak duża inwestycja poszła w Oracle. No ale teraz Bailando. Teraz pięknie, bo może atakować probę i 4 zniszczone. Niby mniej stalkerów, trzecia baza anulowana, ale... O nie, tu nie ma w ogóle stalkerów, Jezu, nie, no nie, no dla Krystianera to jest taki dramat. To jest czysty dramat. No tutaj z kolei mały błąd Geralta, bo właśnie nie ogarnął, że jedna z Oracle nie ma już energii i niepotrzebnie dłużej został przy probach, przez co właśnie Oracle została stracona. Ale generalnie 12 robotników różnicy i Krystianer może ma szybszą trzecią bazę, ale za to nie ma czym tam zbierać. No tutaj co najwyżej może sobie tak poklikać jeden z drugim, raczej dużo stalkerów nie padnie. No i jak tam Geralt? Ile to będzie gatewayów na tych dwóch bazach? Na ten moment 6. Nie robi jeszcze chyba detekcji. Geralt robi Dark Shrine, myślałem, że to Krystianer jak już zrobi Dark Shrine, ale... O wow, nawet nie ma gazu w drugiej bazie. No to bardzo mało gazu posiada ten zawodnik. Stalkerów w posiadaniu Krystianera. On powinien nimi no chyba jeszcze więcej robić. Ale jakoś się trochę tymi probami, że tak powiem, odbił. Teraz jak Geralt ma tylko jedną Oracle, to już wiadomo, że w pierwszej bazie aż tak dużo nie zrobi. No chyba, że jakieś potężne zamrożenie. Tutaj też raczej nic się nie uda przy dwóch Stalkerach. Ale jednak spróbuję. Może właśnie to zamrożenie. Już jest 50 energii na Oracle, to warto próbować. Ale czujmy. Czujny Krystianer. Aha, taki czujny, że aż 4 proby sobie dał zamrozić. No dobra, to nie wyszło mu to najlepiej. Jednak był zasięg. Teraz Geralt na chwilę się... Oj, Geralt się zagapił. Dał sobie rozwalić 2-3 stalkery nawet, a nie powinien, jakby dobrze użył Blinka. No, w pogoni teraz jest Krystianer. No dawaj dalej. Wydaje się, że spokojnie może, dokładnie. O, dobre, mocne salwy. O, tu jeszcze jednego stalkera powinien wyklikać, ale Geralt dobrze się nim zblinkował. No i zaczyna się oczywiście kolejna batalia. 3 probki zostały wyciągnięte. Znaczy batalia, bardziej walka o proby. Ej, halo, tutaj są dwa Dark Emptary anulujące czwarty Nexus, zamiast wysłać się do pierwszej i drugiej bazy. No kolejna decyzja, która jest dla mnie cokolwiek dziwna. Bo po co miałyby atakować Nexusa, skoro mogą atakować proby? No już jak ryzykujemy, to tak trochę chyba bardziej. No zaskakujące zdarzenie, dobra. 6 probek udało się Geraltowi zniszczyć. Ta jedna Oracle chyba zniszczyła ich aż 15. 36 w całej grze. No dobra, 6 razy więcej probek stracił niż Geralt Krystianer na tę chwilę. Całkiem spora to różnica, ale zauważmy, że Krystianer i tak ma trochę większe zaopatrzenie i co ciekawe, na ten moment tyle samo robotników, więcej stalkerów. A Krystianer prowadzi pomimo tylu probek. No dobra, żyją i to całkiem nieźle zawodnicy. Ale zdecydowanie lepiej miewa się Krystianer. No i teraz jeszcze kilka bardzo cennych stalkerów, bo stalkery to nie są tanie rzeczy. 125 minerałów, 50 gazu. To bardzo dużo. Tutaj była kolejna pułapka, tak nawiasem mówiąc. Widzę, że Krystianer trochę nie ogarnął i część probek właśnie jeszcze stoi bezczynnie i nic nie robi. No dobra, jest okej. Jeszcze jedna pułapka. Ale podoba mi się, jak zarządza energią tej Oracle Geralt, bo praktycznie nie pozwala tej energii urosnąć tam ponad jakieś 70, tylko cały czas tu pułapka, tam pułapka i robi co może. Ale jednak jest do tyłu. I to po tylu zniszczonych probach, to naprawdę musi wkurzać, jak ci tak dobrze wyjdzie początek, przynajmniej tak się wydaje, że tak dobrze wyszedł, a potem i tak mimo wszystko się nie wiedzie. Ale też Krystianer w miarę dobrze właśnie widzi, no widzi i wie, co ma robić.
o, tu jest na przykład ważny pylon do zniszczenia, chociaż on się woli skupić na Twilight Council. Akurat zniszczenie tego budynku nie wiem, czy tak dużo mu teraz da. No, do Archonów ma teraz może Geralt trochę wydłużoną ścieżkę, ale to tyle. A przecież on wcale koniecznie tych Archonów nie musi grać tak właśnie wcześnie. No, Geralt idzie w spodziewaną technologię, w Disruptory. To chyba wczoraj widzieliśmy właśnie Geralta grającego taką długą grę. Tak, tak, to było wczoraj na koniec dnia zresztą. Meczek Mateusza, w którym no z Goblinem się pojedynkowali wybitnie długo, jak tam best of 3, bo to był ponad godzinny mecz i to właśnie za sprawą trochę Disruptorów. Może dzisiaj też taki będzie początek dnia, ale raczej spokojny. Kolejna pułapka Geralta. No i jedna proba. Można. Dobra reakcja. No tak zawsze nawet miło popatrzeć, jak zawodnicy już no bardzo dobrze bronią się przed desantami, bo kiedyś to mam wrażenie, że przynajmniej co drugi desant był taki przeoczony. Dobra, także Krystianer cały czas na trzech asymilatorach, ale z tego na przykład zbiera tylko dwiema probami. Ciekawe, czy to jest błąd, czy to jest zamierzone. Wydaje mi się raczej, że błąd. Jeszcze jedno podejście Krystianera z Talkerami. No, ale Mateusz jest na pozycji, w dodatku też widzi z wyprzedzeniem o tych podejściach. O, i już nie widzi, bo stracił właśnie obserwatora. No troszkę się wymieniają, mamy też dołem atak z lotów Krystianera, ale one teraz muszą uciekać. Ale Krystianer się rozekspował, to już szóstą bazę zakłada w tym momencie. Jedna salwa w kanona i tego kanona już nie ma. O, a tu jeszcze od góry były właśnie te zloty, ale Geralt troszeczkę kulami zarządził i defensywa jest jako taka. No już widzieliśmy wiele takich gier, gdzie właśnie Geralt był do tyłu na Krystianera. Zwłaszcza w Gdańsku, jak był właśnie ten turniej lanowy. Krystianer prowadził, ale tu nagle jedna kula, druga, trzecia, czwarta i miazgunia. Ale jak tutaj zakręcił tą kulką Geralt, w sumie nawet całkiem mądrze. O, i teraz jeszcze jednego Disruptora, tak jest. Krystianer łapie, ale teraz sam jest troszeczkę przechwytywany przez przeciwnika. No i takie w sumie niezłe manewry tu były, ale zaopatrzenie dla Geralta teraz trochę większe. Z tym, że Krystianer wie, że tak trochę tutaj będzie, że może podejdzie, straci więcej stalkerów od rywala, ale stara się wyciągać kluczowe jednostki i zatrzymywać przy okazji ekonomię rywala. Założenie Krystianera nie jest takie, żeby się wymieniać lepiej, tylko wystarczająco dobrze na jego potężną ekonomię, no to można dźwignąć takie właśnie trochę większe straty. 82 proby do 65. Na razie w sumie, moim zdaniem, prowadzenie Krystianera. Ale jeszcze na pewno droga przed nim. Zacne kulki, jeszcze jedna. No tutaj potężnej kuli nie będzie. I lecimy, 9 zelotów. Trochę się dziwię, że Geralt nie robi żadnych kontrataków, ani nawet nie próbuje, nie szuka. Jakie kulki podkręcone takie coraz bardziej rzucają zawodnicy. Tak, trochę do przodu, trochę do tyłu, bo tą kulą oczywiście można sterować Disruptora. Dlatego ta jednostka jednak czasami ma odrobinę głębi. Więcej niż tylko po prostu strzał i zobaczymy, co wyjdzie. I tak swoją drogą, kiedyś jak kulki Disruptorów uderzały, znaczy przy pierwszym kontakcie, jak kula była koło jakiejkolwiek wrogiej jednostki, ona od razu wybuchała, to kiedyś tak po części to i zeloty na Stalkery może nie były takie złe, jak te Stalkery miały Disruptory, to kulka Disruptorowa uderzając w zlotę koło naszych Stalkerów też mogła nasze Stalkery w sumie zniszczyć. Tak sobie teraz przypomniałem, że kiedyś ten styl mógłby być jeszcze lepszy nawet, który prezentuje Krystianer. Ale podobno i tak jest lepszy. Przynajmniej tak mówił właśnie sam zawodnik Timu Blazer, który tutaj tym stylem teraz operuje. Bardzo dużo ekspansji, bardzo dużo manewrów. No ale zaopatrzenie niesamowicie zbliżone. Geralt już uzbierał 5 kulek. Im więcej Disruptorów, tym mniejsze szanse, że Krystianer jakkolwiek sensownie zaatakuje. I chyba już też zdaje sobie sprawę, że ta różnica już się trochę zaciera. Więc lepiej zmienić coś, zmienić technologię. Dodaje dwa Stargate'y Krystianer. Tak jakby chciał zagrać Feniksy. Feniksy teoretycznie są jakąś odpowiedzią na Disruptory. Ale już widziałem i sam grałem takie gry, gdzie podnoszenie Disruptorów Feniksami nie kończyło się najlepiej. No może to się skończy w miarę dobrze. Jak tak sobie myślę o podnoszeniu Disruptorów Feniksami, jak zmienić PvP, nie zmieniając może jakoś krytycznie innych matchupów, to może dodać ulepszenie do Feniksów we Fleet Beacon oczywiście, które zwiększałoby zasięg Gravitona, czyli można by było podnieść Feniksami
no jakąś tam jednostkę, którą chcemy, w tym przypadku Disruptora, ale z jeszcze większego dystansu. Trochę może dziwnie by to wyglądało, ale byłoby to jakieś usprawnienie Feniksu w walce z Disruptorami właśnie. Może to byłby dobry krok, tylko pytanie, jak to wydłużyć, żeby to nie wyglądało jakoś może karykaturalnie. No i dokładnie, mamy Feniksy. To jest rzecz, której się trochę teraz spodziewałem, ale szczerze mówiąc, przed grą bym w życiu nie pomyślał, żeby któryś z graczy myślał o tych Feniksach. Bardzo interesujące w sumie, czy to będzie silne, bo zazwyczaj nie jest. Kiedyś przez pewien czas to w miarę funkcjonowało, ale potem się zawodnicy z tym, że tak powiem, oswoili i już zaczęli grać dużo lepiej. No właśnie, a propos, dwa Feniksy wleciały i zostały stracone, a tutaj jaka potężna kula walnęła w Christianera. No, po takiej kulce to natychmiast Geralt chce chyba z odwetem przyjść, chce chyba atakować, tam jest jeszcze jakaś Oracle. O, i Christianer poddaje się, widzi, że zdecydowanie za duże straty. Trochę chyba zaczął kombinować, tak koń pod górę. Dobra, siemano Archir, witamy. Tym razem na mapie Waterfall się spotkają nasi polscy protosi, Christianer oraz Geralt. No dużo bardziej cierpliwy był Mateusz i po raz kolejny mieliśmy takie spotkanie, gdzie w sumie to lepiej zagrał Christianer przez te pierwsze 10, może nawet kilkanaście minut, a potem powolutku się już rozpędzał Geralt swoim tempem i swoją kompozycją. Znaczy, no tak, totalnie sam początek, to lepiej zagrał Geralt z Oracle i niszczeniem probek. Tylko potem się to wykrzeczyło, jak Christianer zaczął skakać dobrze stalkerami. Teraz krótka mapa, Christianer po raz kolejny gra Pelona i Gatewaya na początku. No a Geralt po swojemu. Geralt chyba mówił, że w PvP właśnie nie lubi grać na ten Gateway Expand. Czy tam, no tak, no, otwarcia z pojedynczego Gatewaya. Generalnie bardzo lubi PvP Geralt, co jest już jakąś anomalią w przyrodzie. Ale jednak nie lubi grać na ten wariant. Przyznam szczerze, nie mogę się doczekać jakichś właśnie kolejnych ewolucji w balansie. Co to będzie, jak te zmiany nastąpią, co się pozmienia w grze, bo ostatnio jakoś tak człowiek bardziej próbuje zrozumieć te koncepty strategiczne, jakie robią zawodnicy, bo to, co tutaj mamy w StarCrafcie, to potem w innych RTS-ach się może pojawić i chyba tutaj niektórzy już łączą kropki, że koncepcje ataku, obrony, jakieś manewrowania czy wykorzystywania jednostek, no to wszystko się w Stormgate'cie prawdopodobnie w pewien sposób powieli, no chyba, że gra będzie rażąco inna. Ale to, co tutaj mamy, to doświadczenie się może przenieść na Stormgate'a. Albo na StarCrafta 3, bo kto wie, może Blizzard pracuje na StarCraftem 3, tego nikt nie wie. O, pamiętam, że to, co wyniosłem ze StarCrafta 1, mimo że nie byłem tam jakimś specjalnie, jakimś dobrym graczem. Znaczy, nie byłem też tragiczny, może tak. Potrafiłem tam jakieś takie rzeczy powyżej totalnie początkującego poziomu zrobić, więc juhu. Ale potem dzięki temu, że właśnie nie byłem tragiczny w StarCraftie 1, to potem w StarCraftie 2 od razu bardzo szybko do Mastera. W zasadzie pierwszego dnia jak Master się pojawił, bo kiedyś nie było tej ligi, był tylko Diament i potem nic. Potem do Mastera szybko, potem do Grandmastera w miarę szybko. I to wszystko dzięki właśnie poprzedniemu doświadczeniu w StarCraftie 1, więc może i w StarCraftie 3 albo w Stormgate'cie będzie taki potencjał. No, ale o StarCraftie 3 to nawet się nie słyszy póki co, ale to by była piękna sprawa, to byłby hype. No, jeszcze zależy, jakby go zrobili, bo nie wiadomo, czy ci deweloperzy, którzy by to, go tworzyli, byliby tak dobrzy jak ci od dwójki. O, oho. No dobra, działamy, widzę. Christianer, no ledwo bo co, ale ucieka. Jedna proba do tej pory stracona, jeszcze oddał salwę w tego drugiego stalkera Mateusz. Nie ma baterii. Może wchodzić pod rampę Geralt. Nawet powinien, bym powiedział. Atakować trzeba. Oj, dokładnie kliknął tego rannego stalkera. To mi się podoba. StarCraft 3 wyjdzie po Half-Life 3. Albo StarCraft 2 Reforged. Oj, to by było. To by była ta nazwa. Nie no, jakby jak StarCraft, to chyba właśnie... No, w StarCraftie 1 zrobili remaster. W WarCraftie zrobili Reforged. Diablo 2 zrobili Resurrected, czyli coś z Re na początku zapewne.
Może Recrafted? StarCraft Recrafted. To chyba słabo brzmi. No, ale nigdy nie wiadomo. Boko ma dobry pomysł na nazwę. No tak. Remastered. Rewarp to może Rewarped. To całkiem fajnie. Rebalanced. Rebroked. Ale Rebalanced to też jest niezły pomysł. Co my tu mamy? Po 4 proby stracone, 2 adeptki i zelota. No, w zasadzie wychodzą na bardzo równą sytuację. Nawet lekka przewaga... No i w sumie jaka tam lekka przewaga Geralta. Bo nie dość, że ma właśnie 2 proby więcej, to jeszcze dużo, dużo szybszy ten blink. Oczywiście siła tutaj też Christianera jest taka, że on ma te 2 Oracle, tylko że no, Geralt o tym wie. One wlatują? Już myślałem. Okej, dał sobie jeszcze obić Christianer te Oracle. To też oczywiście osłabia jego późniejszy jakiś właśnie nalot. O, chciał zaczepić Mateusz. To w ogóle bardzo dobra próba, żeby teraz z tymi Stalkerami tak podejść. Tymczasem mamy też Gateway i Pylon na dole. Ciekawe, czy Christianer zobaczy, że ta próba jakoś tak dziwnie tutaj jedzie pod takim kątem z tego miejsca, co ona tu robiła. Albo stawiała budynki, albo taki losowy przejazd miał miejsce. Chyba Christianer jednak się jeszcze nie zorientował. Nawet Geraltowi się zaczęły podobać te zagrywki z proxy gatewayem. To będą 3-4 gatewaye za jakiś czas. No w sumie nie tak dużo. Bo chyba jednak Mateusz chce też zrobić 3. bazę. Retransmission. Dobra, panie Christianer, teraz tak, trzeba się obronić, a Geralt musi oczywiście tę defensywę jakoś przełamać. No powinien pamiętać o tym, że jeżeli są Oracle na mapie, to gdzieś są pułapki, widać tutaj, znaczy widać, no właśnie, może nie widać, tak dobrze. O, nie widzi, o, na trawie trochę ciężej przyuważyć najwidoczniej taką pułapkę, czyli może wiedział, że gdzieś może być pułapka, ale jej nie przyuważył, no i teraz... Nie jest to jeszcze strata, bo te Stalkery mają oczywiście aktualnie odnowiony blink. O, tu jaki przelot. Ulala. No, to boli, a zobaczmy jeszcze na Stalkery. Czy one uciekną, czy one nie uciekną. O, przynajmniej 2 złapie Christianer. 3, 4. A sam Geralt zniszczył tylko jednego, także bardzo ładna wymiana. O, jeszcze tutaj. No, prawie. Ej, ale jak doskoczy, to chyba go zniszczy. Będzie blisko, nawet bardzo blisko. To zależy od Geralta, czy od razu... A? Czy od razu przeteleportuje. Jednak zabrakło chyba jakieś dosłownie 1/10 sekundy. Ładne akcje, kolejne 4 proby, jak widzimy stracił Mateusz, teraz próbuje jeszcze jakieś wyciągnąć przeciwnikowi, ale znowu Christianer trochę jest lepszy w tym środkowym momencie gry, powiedzmy, w tym tak zwanym midgame'ie. Trochę lepiej manewruje, trochę mniej traci, trochę więcej niszczy. I lecimy. Revelation na wrogie Stalkery, troszkę odsłonił, popatrzył, ale chyba na razie niewiele może zrobić, więc... Adeptki spróbują teraz coś ugrać, wskakują do drugiej bazy Christianera. Robi co może. O, troszkę ugrał, były w porządku to właśnie te adeptki. Kolejny warpin, może teraz czas na zatrzymanie 4. bazy przeciwnika, skoro z 3. niewiele można zrobić, to chociaż tutaj miejsce ataku ma jakiś sens. Ale jeszcze chyba nie podchodzi Geralt, jeszcze chyba czeka na kolejny warpin, albo w ogóle większy atak za jakiś czas zrobi. Też taki atak by może trochę nawet zdradził, że tutaj są jakieś budynki i pylon. No to lecimy. 22 Stalkery oraz Sentry. Przygotowany Geralt do ataku. Christianer ma tutaj jakieś losowo stojące proby. Dlaczego? To na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ale ma. O, coś przypadkiem zapomniał kliknąć. Może teraz one będą jakoś, nie wiem, do obrony przeznaczone. Ale teraz jakby tutaj użyć Force Fielda, to nawet miałoby to jakiś sens, bo dużo mniej Stalkerów Christianera by mogło zawalczyć. Chyba za daleko trochę ten Force Field w sumie użyty. Ale dobra, walczymy, bawimy się. Christianer został daleko defensywą, wychodzi, bardzo szybko chce rozwalić Immortala, udaje mu się to, no ale jednak Stalkerów ewidentnie ma więcej Geralt, kontrola też jest całkiem dobra, wycofuje te ranne sztuki na tyły, Christianer przyzwał jeszcze więcej zelotów, ale moim zdaniem może kontynuować atakowanie Mateusz, tutaj też 2 Oracle wleciały,
Ej, ale one nic nie zniszczyły? Chyba jedną probę tylko, dosłownie, bo tutaj te dwie, co się wyświetlają po lewej stronie, to akurat stracił Christianer. Chyba będzie też próba złapania tych właśnie Oracle Warpism Christianera na środku mapy. Jaki ciekawy skok tutaj, taki przeskok. Geralt miał Obserwera. Dość świetny manewr, bo może traci tutaj pylona i gateway'a polski ten Protoss, ten niebieski. Trzy Stalkery tutaj dostały Ricola? Co to był za... Co to była za obrona? O co tu chodzi? O nie. I teraz jeszcze pułapki, ale zauważył je Geralt. Także no nie poszło, no nie poszło. O, i teraz chciałby go złapać Christianer, ale to jest daremne. Tutaj świetny defensywny blink Stalkerów z prawej strony na wzniesienie, chociaż widzi je Christianer, ale i tak nie da się kontynuować tej wymiany. No nie wiem, jak to teraz Geralt zrobił, ale doskonale. Doskonale. Wyprowadził słabą grę na bardzo dobre tory. O, ma supply bloka. Geralt nie może przyzywać kolejnych jednostek, ale i tak ma ich więcej od przeciwnika. No taka czysta, nieskomplikowana kompozycja. Geralt ma same Stalkery, a Christianer Stalkery i Zeloty. No i tutaj jest zawsze kwestia, kto lepiej będzie kontrolować wojsko. Na razie robił to lepiej Geralt. W dodatku właśnie rozwalił za darmo trzeciego Nexusa swojego przeciwnika. No i go rozmontował Mateusz, tak ekonomicznie troszeczkę. I teraz oczywiście cały zadowolony, cały szczęśliwy siedzi w bazie. Z kolei Christianer z potrzeby, z takiej lekkiej może desperacji już, bo nic nie idzie. Idzie w kierunku Dark Templarów. Są tutaj cały czas te dwie pułapki zostawione w okolicach środka mapy, które widział Geralt w procesie tworzenia, ale czy o nich pamięta? To jest dobre pytanie. No, o, czy pamięta? Aj, już myślałem, że wdepnie, jednak... A, kochany, to jest chirurgiczna reakcja. No, przynajmniej na jednym Stalkerze, drugi już wolał się zamrozić. Dobra, nic wielkiego. Christianer losowymi trzema probami jeździ po mapie. Wcześniej też jakieś trzy proby mieliśmy zagubione. O, tu kolejna proba zagubiona w czasie i przestrzeni. No, Christianer trochę chyba jeszcze tam po wojaku. 14 zlotów wysłanych na kontrę przez Christianera. Geralt jeszcze ich nie widzi, ale zaraz zobaczy. No i zapewne zacznie iść w kierunku swojej bazy do obrony, ale to może... A nie. Uuu, kolejne świetne wejście. I to jest piękne, bo Geralt Obserwerem naprawdę doskonale zna ułożenie, a raczej no, brak defensywy w tym miejscu. Wie, że skoro tu nie ma rywala, no to wskakujemy, niszczymy Nexusa i jest pięknie. Kontra zelotów Christianera w sumie też nie zrobi zbyt wiele, no bo wiedział o niej wcześniej, Geralt. No bezradny trochę Christianer. Znowu stracił w zasadzie trzecią bazę i bardzo dużo surowców w postaci zelotów. A ugrał nic. No, ale Christianer chyba nauczył się po poprzedniej mapie, że kulki, że Disruptory są kluczem do sukcesu. Zagrał potrójne robo i teraz już buduje właśnie trzy Disruptory jednocześnie. No jak one nie wygrają, to już chyba nic nie wygra. Geralt chciałby chyba zostać na tej kompozycji Zelot Stalker. Aż ciekawe, że Zelotów dodał, tylko oni jeszcze nie mają szarży dla Mateusza. To 13 minuta gry, to trochę późna szarża. I dziwne właśnie, że Geralt grając w ten sposób z późną szarżą... Nie gra Disruptorów, bo to jest jego żywioł trochę, ale może uznał, że jak jest przewaga, to nie trzeba ich robić tak szybko. Może mieć trochę więcej inicjatywy. Mamy wejście teraz na godzinę 6 na bazę Christianera. Z kolei tutaj mamy też duży kontratak zelotowy właśnie Christiana, ale on nic nie zrobi. Aj, Dark Templary Geralta, boże. Dużo różnych małych walk się dzieje. No to był ciekawy strzał Disruptorowy, zniszczył zdecydowanie więcej Geralta niż probek własnych. No i GG im, no cóż, Geralt miał po prostu już za dużo. To i ówdzie. Ciekawe, w tej grze nie było jakiejś bitwy ostatecznej, tylko po prostu Christianer uznał, że tu straciłem, tam straciłem, to zaraz straciłbym znowu Nexusa. Byłby z powrotem na dwóch bazach i się poddaje. Także Geralt dużo lepiej manewrował w tym meczu jednostkami. No i GG, 2-0 dla Geralta. Geralt ma obecnie w grupie dwie wygrane, dwie przegrane. Christianer 0 wygranych, dwie przegrane. Filmik na YouTube jest dokładną analizą tej gry. No, Christianer zagrał lepiej pierwszych 7 minut gry, po czym przegrał. Czego nie rozumiesz? Grał lepiej, ale przegrał.